Dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy... Proszę bardzo. Dzisiaj zlot tematyczny Positive Ways. Ja już myślałem, co by sobie wybrać i chyba postawię na Chirona. Wezmę sobie nowego kupię, bo ten mi się strasznie podoba, jak go zrobiłem. On jest kolorystycznie bardzo podobny do pada, którego sobie zamówiłem. Customowego. Bugatti jest tutaj. I Chiron, proszę bardzo. Bo tam chyba Chiron był, no nie? Chiron, Chiron. Dobra, wybierzemy jaki... O, tutaj można jeszcze takie kolory wybrać. Nie wiedziałem. Czerwony? O, ten jest kozacki. A to ja miałem standardowy kolor, wygląda na to. O, ciekawe. Okej. Okay. Wybiorę sobie to. 2 400 000. Oj, teraz to jest to. Teraz jest chyba dobrze. Positive, tu positive. Wszystko gra. Jedyne co, to bym się przyczepił do tej rejestracji, bo zobaczcie, ona taka rozpikselowana jest. Może na streamie to tak nie jest widoczne, ale no jest rozpikselowana. Nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. No, na razie zostawimy. Dobra. Mamy Bugatti, mam Bugatti gotowe już, także możemy iść na zlot. To może jest to Bugatti z poprzedniego roku. To co, robimy sobie zlot, chodźmy do tej burzy piaskowej. Spotkajmy się gdzieś, może tutaj. I o, burza piaskowa, zobacz. I pojedziemy sobie do miasta zrobić zlot. Gdzieś w tym miejscu. Ale pojedziemy sobie tak dookoła. Dookoła tego wulkanu. Dobra, już wszyscy chyba gotowi. Ja tu na was poczekam chwilkę. Także tepnijcie się do mnie jak możecie. I pojedziemy w drugą stronę. Nie tak jak teraz się patrzymy, tylko w drugą stronę. Objedziemy wulkan dookoła. Te burze piaskowe mnie denerwują. Nic nie słychać jak się w nich jedzie. No, to fakt. Na zamku może... O tak, ty to masz łeb. Jaki łebski chłop się odezwał. Wiecie, gdzie pojedziemy sobie? Pojedziemy sobie tutaj. Tutaj na tą chatę. O, tam będzie cudo. Idealny sztos będzie. Tak, tak, zdecydowanie, tam sobie pojedziemy. Dobra, boys, cofamy. Już widzę, że tutaj większość jest. Część jeszcze dojeżdża. Kto jeszcze nie odblokował teleportu? Przyznać się. Kto jeszcze teleportacji nie odblokował? Heh. Jedziemy sobie powoli. Wyjeżdżamy z burzy piaskowej. Ty, to jest pierwszy raz chyba burza piaskowa na zlocie. Pierwszy raz ever. No, wcześniej nie było burzy piaskowej. Kurczę, ale to Bugatti szybkie jest. Lekko dotknąłem gaz, już 140 km na godzinę. Ale się tam rozpychają. Nawet nie chcę patrzeć do tego, co się tam dzieje. Widzę na mapce tylko, jak te wasze ikonki gdzieś tam latają na lewo i prawo. Ale pamiętajcie, że możecie prowadzić. Na razie wyznaczyłem tak GPS, ale jedziemy... O, teraz nam wyznaczyło dobrze już GPS. Także na spokojnie możecie sobie teraz prowadzić, jechać przodem. Ej, skoro mamy takie kozackie fury, to trzeba by było zrobić jakiś taki kozak wyścig. Kurde, jak szaleją dzisiaj. Dzisiaj to czyste szaleństwo jest. Macie za dużo koni mechanicznych pod stopami. Maraton pojechać. O, maraton może być, no. Ej, patrzcie, tutaj jest jakiś random z nami. Bo jest, są dwa sloty się zwolniły. I jakiś random z nami tutaj jedzie w Camaro tym takim szarym. Widzieliście? I normalnie tutaj z nami śmiga. Ciekawe, co on sobie myśli. Ja raz trafiłem na takie zloty. I faktycznie, no ciekawie było tak zobaczyć wszystkich, jak się gdzieś tam ustawiają, wiesz, z boku. Totalnie incognito. Tylko tam było chyba z 6 osób coś takiego. Nas jest 10 teraz. Albo 10, nie wiem, jak myślicie. Czy wśród nas jest jakaś kobieta? Ten ziomek, co tutaj jedzie tym McLarenem, to jest jakiś random. To jest jakiś totalny random. O, i powoli sobie wjeżdżamy, jasne. Dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy... Proszę bardzo. Ustawiamy się. Jak się ustawiamy? W ten sposób? Może być. Okej. W ten sposób chcecie. A może tam wyżej jeszcze trochę? Czekaj, a z drugiej strony? Zobaczę, jak z drugiej strony to wygląda. Bo tutaj jeszcze mamy taką zatoczkę. A tutaj, a tu jest fajny widok. Chodźcie tutaj. Tylko postarajcie się tych doniczek nie porozwalać. O, tu jest ekstra. Tu jest jeszcze lepiej, zobacz. Tu stoją super fury, a na dole jest impreza. O, tu jest ekstra. My chyba nigdy tu zdjęcia nie robiliśmy. Tu jest kozak, zobacz. Wow, i tam na dole imprezka, jacyś ludzie. No i to jest to. Mam ponad 500 godzin, nigdy tu nie byłem? Co ty gadasz? Co ty robisz przez te 500 godzin? W Forzie.
powiedz, chyba ustawiałeś sobie na Goliacie samochód i zostawiałeś, tak, prawda? Masz teraz 600 milionów gotówki, 2000 poziom. Zgadza się? Przyznaj się. Jak wy się ustawiacie? Kurde, jeden tak, drugi tak. Jak ustawiamy się przy murku, czy przy tej tutaj linii? Jak się ustawiamy w końcu? Tamci jakoś bliżej, ci dalej. Chodźcie, ustawimy się do tego przejścia między tym, powiedzmy, asfaltem, a do tego takiego jasnego koloru. Pokażę wam na aparacie. O, chodzi mi, czekaj, chodzi mi o to. Ustawmy się do tej kreski tylnymi kołami. Tak może być pod kątem w sumie, nie? O, do tej krechy tutaj. Bo tak, zobaczcie, jak to wygląda. Jedni są tak, drudzy są tak, trzeci się nawet nie zmieścili. Zaraz zobaczymy wasze fury wszystkie. O, i teraz to już lepiej wygląda. Dobra, zobaczmy. Chlebciu, Pagani Huayra, nie wiem, jak to się czyta dokładnie. To jest ta mocniejsza wersja. O, widziałem ostatnio film dokumentalny na którejś platformie streamingowej, albo HBO Max, albo Disney Plus, o właśnie tym samochodzie. Muszę sobie obejrzeć, bo będę miał coś więcej do powiedzenia odnośnie niego. No, często gdzieś się ta Pagani pojawia, no nie? W social media i gdzieś tam na zdjęciach, prezentacjach i tak dalej. O! Gdzie ja jestem? Spadłem dronem. Muszę tam wlecieć z powrotem, czekaj. Dookoła sobie wlecimy. Dron mi spadł, ale jak? Przecież to dron jest. Dziwnie ten dron działa. Tutaj mamy Ferrari, chyba Italię. Jakąś hardkorową wersję, zdaje się. Positive Ways. Ładnie. Bart. Ekstra. Ej, kozacko wygląda ta Ferrarka, co? Żółty kolor. Galcianka. Kto to jest? Tutaj coś jest? Wymień silnik.pl. Proszę bardzo. Lokowanko zrobiliśmy. A co tutaj? Ej, czekaj, czemu ta BMW nie ma barw Positive Ways? Może się skasowała? Bo tutaj powinna być taka, no nie? O, to są malowania. To jest malowanie z Positive Ways, a tam nie było. Co jest? Ta BMW do wykopania jest. Tutaj moje Bugatti, też bardzo ładnie ktoś zrobił to logo. Chociaż ja gram w Xboxie na tym trybie gorszej grafiki, dlatego u mnie to trochę wygląda słabo, nie? Jest takie rozmyte. Ale to jest... W sumie jestem jedyną osobą, która wzięła Bugatti. Jestem zaskoczony, bo myślałem, że wszyscy bardzo lubicie ten model. Bugatti Chiron. Trochę tych Bugatti ostatnimi czasami wyszło, no nie? Wiecie, że Bugatti ostatnio zostało większościowo kupione przez Rimaca. Kojarzycie tego Rimaca Concept 2, który jest w Forzie Horizon 5? On chyba nosi teraz nazwę, taka wersja produkcyjna tego Rimaca, to jest chyba Riviera albo coś takiego. I to jest elektryk, który no, ma potężne przyspieszenie. Tak czy inaczej, Rimac kupił 51% udziału w Bugatti, 49% udziału ma Porsche i zobaczymy, jakie będzie następne Bugatti, chyba już elektryczne, co? A tutaj mamy Ferrari. Nice. No i tutaj mamy Huracana, też bardzo ładne malowanie, ale jest Turn 10. Dlaczego tak? To jest z... no, Twardzy, no nie? Ale jest napis Positive Ways, wszystko się zgadza. Bardzo spoko. I to jest... nie jest zwykły Huracan, to jest specjalna wersja, zdaje się, że Performante, ale nie jestem na 100% pewny. To jest spoiler jakoś tak. Jaka to jest wersja według was? Nevera to się nazywa, tak? Okej. Okay. Nie Rivera, tylko Nevera. Okej, okay, pomyliłem. Tutaj mamy BMW M2 Positive... A, czekaj, bo tutaj jeszcze się Mercedes pojawił. Bartek w Mercedesie. Positive Ways. Tutaj on, znaczy, co on tak w powietrzu wisi? Bartek, co ty jesteś tak w powietrzu? Bartek! Performante to jest, okej, okay, dobra. A, jest taka felga dobrana. A jaką ja mam felgę w tym Bugatti? Tu chyba malowanie nie wpływa na felgi, nie? Może musiałbym zmienić. Ciekawe, ile taka felga do Bugatti kosztuje. Tutaj piękna M2, naprawdę super wygląda. To jest chyba pozytywnego krzycha BMW M2. I powiem wam, że perfekcyjnie pasuje do niego ta BMW. Nie wiem, jakoś tak patrzę na tą BMW i od razu mi się pozytywny krzychu kojarzy. Pozytywny? Poczciwy. Poczciwego krzycha. No dobra, pozytywny też może być, przecież on nie jest chyba negatywny, nie? Tutaj mamy Mercedesa.
Ale to nie jest chyba zwykły Mercedes. Chociaż nie, to jest zwykły Mercedes. Nie ma pakietu brabusowego, to jest ten E63S. W sumie jeździłem kiedyś chyba tym modelem nawet. Super ekskluzywna fura, chociaż tak porównując do innych tych samochodów, do których mamy tutaj dostęp w grze, no to ten Mercedes wygląda jak totalny samochód uliczny. Nic specjalnego, ale w rzeczywistości to jest totalna torpeda. Super auto. No i mamy tutaj oczywiście też malowanie stylizowane, napis Kalik, super, 61. I kolejna Ferrarka, czekaj, myśmy mieli tutaj taką, tutaj Bartek jest w takiej Ferrarce, a tutaj jest Makapaka, przyjechał w Ferrari. Ferrari, że Ferrari, no, nie wiem jakie to jest Ferrari. To jest Ferrari Pista, o, już mi się przypomniało. Dobra, co my tutaj mamy? Aventador się pojawił. No ten gościu w ogóle chyba ogarnął, że mamy się ustawiać jakoś tak z sensem. Grzecho przyjechał w Aventadorze SVJ i przeszedł sobie do pauzy. Zblurało się na chwilę, ale już się pojawił. Super. Polska dla hospi... Nie wiem, co tu jest napisane, bo jest tak rozpikselowane, że to jest szok. Naprawdę, coś tam jest. W każdym razie każdy z was, prawie każdy z was, oprócz Kondzia, wziął sobie stylizowany samochód na Positive Ways. Oczywiście ta M2 była, wiesz, na tym zlocie, na tym wydarzeniu, no ale nie miała tych barw, na pewno, no nie? To, co żeście zrobili, to jest perfekt. To jest perfekt i zobaczycie, że dużo ładniej to zdjęcie będzie teraz wyglądać. Tylko się nie przepychajcie, nie przepychajcie się. Spokojnie tam. Delikatnie z tym gazem, ja wiem, że macie fury, co mają milion koni, ale no, spokojnie. I on z nami uczestniczy w Ej, patrzcie, on, ja nie wiem, czy oglądał do naszego streama, czy nie, ale potrafił się ustawić na podstawie tego, jak wy się ustawiacie. To jest niesamowite, nie? On to czuje. On to czuje? Co my tutaj robimy? Piękna sprawa. Dobra, i teraz sfotografuję, postaram się was sfotografować wszystkich osobno, chociaż tutaj Ferrari się zblurowało. Bardzo ładny jest ten samochód. Jedziemy na miasto, ale musimy się zgrać. Nie wiem, tutaj widzę, że bardzo nerwowe osoby są dzisiaj na zlocie. Musimy jechać bardzo powoli, tylko nie tutaj, nie w tym szutrze. Wjedziemy sobie do miasta, znajdziemy tam jakąś prostą i jak w mieście uda nam się zrobić takie w ruchu zdjęcie, to będzie sztos, to będzie naprawdę sztos. I może sobie skręcimy... Jedziemy wszyscy w okolicy Bartka. Ja widzę, że Bartek w ogóle ma... On chyba gra na klawiaturze, zobaczcie jak to dobrze widać, nie? Jak gracz skręci lekko, to jak mu się mocno samochód przesuwa, tak? O, zobaczcie tutaj na lewo. Chlebciu też chyba na klawiaturze, ale nie, nie może grać, no nie wiem na czym on gra. Zobaczcie jak on się rusza na boki, jak szybko, nie? Tak działa tutaj synchronizacja. Dobra, prędkość... Myślę, że 40 km na godzinę, bo tutaj nie da rady szybciej. Albo dobra, 50 km na godzinę. Jedziemy w pobliżu Bartka, ale staramy się nie zderzać z Bartkiem. Staramy się z Bartkiem nie zderzać. I robimy kozak foto w mieście. Okej, spróbuję teraz. Bum! I zobaczymy. No ten spocuk dalej jest. Wiesz, o kurde, ale sztos! Patrz, żeby tylko wszyscy równą prędkością. Ale się zrobiło teraz fajnie. Jedziemy sobie razem, nie wiem czy wyścig pokazowy czy jaki, po prostu pojedziemy. Już jedziemy sobie normalną prędkością, możecie gaz w podłogę sobie wrzucić, nie ma problemu. Jedziemy na miejscówę. Tak, przetestujcie swoje furki. O kurczę, ja mam Bugatti, nie mogę was dogonić. Ktoś się tu pięknie ustawił. Nie będę pokazywał palcami, ale zobaczcie na tą kompozycję. Jestem na twoim live'ie, pierwszy raz jestem zaszczycony, że zalogowałem się na Twitch i mam banana na twarzy. Logowanie na Twitch wygląda podobnie jak na YouTube'a i w ogóle każdej platformie. A ponoć Google pracuje nad tym, żeby nie było haseł już w ogóle. Na przykład na TikToka można się logować przez numer telefonu. Wpisujesz numer telefonu, dostajesz SMS-a z kodem, wpisujesz ten kod i się zalogowałeś. Moim zdaniem jest to lepsze niż pamiętanie 700 000 haseł, nie? Dobra, maraton, lecimy.
Ależ to wygląda, kurde. Chiron bardzo ładny jest, nie? W ogóle ja dobrze wymawiam nazwę tego samochodu? Chiron, tak się powinno czytać? Huracan to Huracan, ale na przykład dzisiaj oglądałem jakiś materiał i tam anglojęzyczny ziomek mówił... Ej, ktoś tu wziął niezgodny samochód. Bartek, coś ty wziął za samochód? Mieliśmy wziąć z Positive Ways, halo. I gościu, ja zawsze wymawiałem Hilux, Toyota Hilux, wiecie, ten taki pick-up, no nie? Myślę, no Hilux, Hilux, ale to się mówi Hilux jakoś, Hilux. I tak myślę, skąd się wzięło to Hilux? I tak myślę, że to się wzięło z góry, no bo Hill po angielsku to jest góra i Hilux, o. nie wiem, czy to o to chodzi, bo to w sumie samochód jest japoński, no nie? Także no, zawsze wymawiałem Hail, więc teraz po prostu pytam was i na pewno wśród was jest ktoś, kto będzie wiedział lepiej niż ja. Halux, Haluxy, no, jak w nogach, nie? Haluxy. Muszę bardzo powoli tym Bugattim jeździć, bo to jest wersja niestunigowana, w żaden sposób niedostosowana i on na zakrętach, no, ciężko. Ale trzeba przyznać, że ten taki panel tylnych świateł przez cały tył wygląda kosmicznie w nocy, no nie? Mega, mega fajnie. Ale wiecie co, ja nie wiem czy takie, gdzie takie samochody mają sens waszym zdaniem? Gdzie by można było na świecie pojeździć takimi autami? No w Polsce Bugatti, no to jedynie gdzieś tam na autostradę sobie pojedziesz i jakoś się tam rozpędzisz czy coś. Ale tak jak jeździcie w takich okolicach międzymiastowych, to albo są ciulowe drogi, nie? Albo są korki. No nie ma gdzie pojeździć. A tam gdzie są nawet drogi dwupasmowe, to masz maksymalnie 70 km na godzinę. To chyba bez sensu, nie? Takie Bugatti w Polsce. To by trzeba było pojechać na jakieś takie, wiesz, w jakieś góry czy coś takiego, w jakieś takie ładne drogi, nie? I sobie tam pośmigać. Może do jakichś Włoch, może w jakieś Alpy czy coś takiego. Nie wiem, jak myślicie? Na jakiś tor, no właśnie. No ale to co, cały dzień będziesz na torze? W sumie kupuje się samochód, żeby się tym też nim trochę nacieszyć, nie? A tak jedziesz tak samo jak ktoś, kto, wiesz, ma całkiem normalny samochód z silnikiem tam 1.4, 1.2 albo 1.0, gdzie ty masz W16, nie? Kurde. Raz sobie czy dwa razy dodasz gazu, a potem będziesz już normalnie jechał. No nie wiem, przynajmniej ja to tak widzę. Ale właśnie takie samochody jak BMW M2, Krzycha, to są chyba takie uniwersalne, wszechstronne auta, no nie? No bo zobacz, będziesz chciał się normalnie przejechać, przejedziesz się normalnie, będziesz chciał dobrze wejść w zakręt, wejdziesz dobrze w zakręt, bo ta BMW jest świetna na zakręty. Nie jest wielka, więc wszędzie zaparkujesz, jest szeroka co prawda, ale nie jest jakaś ogromna, nie? A jednocześnie dobrze wygląda, taka M2 chyba spoko jako takie uniwersalne auto. Nie wiem jak tam z konserwacją tego i ze serwisem w ogóle, ale chyba całkiem nieźle ta M2 wypada pod tym kątem. Przynajmniej ja mam takie rozumowanie tego. Bugatti to weekendowe. No, jeśli ktoś mieszka sobie w takim kraju, gdzie są ładne drogi i niewielki ruch, to takie Bugatti jak najbardziej. Wtedy nawet roadsterek czy coś? A pewnie, że tak. O! Kurczę, jakieś autobusy! Chłopaki, co żeście zrobili na tym torze? Yo, bro! Także tak myślę, że taka M2 była, no, wydaje się być całkiem w porządku, nie? Miata najlepsza, tak? Okej. Bo, ale Krzychu ma chyba BMW Competition, nie? Tutaj nawet takiej wersji w Fordzie nie ma wersji Competition. Tutaj jest zwykła taka M2 Coupé. Competition czymś tam się jeszcze dodatkowo różni. O, tu się na moście kończy. Ja nie wiem, czy ten maraton kiedykolwiek ukończyłem wyścig, wiecie? Prawda. Mam wrażenie, że robię go po raz pierwszy. Mi się wydaje, że samochód... Znaczy ja bym celował jak już to samochód, który dobrze zachowuje się w zakrętach. Tak myślę przynajmniej, bo przyspieszenie okej, ale jednak przeciążenia na zakrętach są dużo ciekawsze moim zdaniem. Jezu, co i tym Bugattim tak nie idzie? Nie dojadę nawet do mety, znowu nie ukończę. Przykro mi, że nie mogłem auta zabrać. No ja tutaj jak zwykle nie przejrzałem tych ustawień. No i co, zrobiliśmy sobie zlocik? Ej, kozackie foty będą. Co, już godzina? Kiedy to godzina minęła tego zlotu? What? Ej, o co chodzi? Ja myślałem, że jest jakieś 30 minut. Naprawdę.
teraz tak patrzę na zegar, godzina. I tak, co jest? Fajnie zlocik wyszedł, Positive Ways. Myślę, że bardzo fajnie, że pojawiają się samochody, ale też jakaś akcja charytatywna wokół tego jest robiona, nie? Także pozytywnie, pozytywnie. Tak jak sama nazwa wskazuje. Nie potrafię tym Bugattym jeździć. Ja nie wiem, jak właściciel tego auta na Positive Ways jechał do przodu i na zakrętach. Nie mam pojęcia. Tak, pozytywnie. My też powinniśmy akcję charytatywną zrobić tutaj jakąś. Więc ja mogę zrobić taką akcję charytatywną i pozdrowić jedną osobę z czata. O, kto chce pozdrowienia i dlaczego? Oto będzie moja akcja charytatywna. Szkoda, że na tych spotach często się auta powtarzają, może kiedyś uda się wbić, foty porobić i w ogóle. Powtarzają się auta? Mówisz tutaj u nas? Ostatnio mieliśmy Porsche, no tutaj z Porsche nic nie było. Przedostatnio mieliśmy nowe auta w Forzie Horizon 5. To były M8 Competition była... I generalnie jakieś tam Audice chyba, nie? Ja wiem, czy się powtarzają, no Huracana to widzę chyba... No dawno nie widziałem Huracana. Huracan generalnie często gdzieś tam jest widoczny w social media, nie? Przez jakichś tam bogatych youtuberów jest kupowany, ale... Bugatti? Chironat chyba jeszcze nigdy nie było w Forzie Horizon 5 na zlocie. Serio?